ma na imię? Alek. Halo. Pokaż zęba. Masz zęba już? Jednego chociaż? Siedem. Zrób minę. O, tak. No dosyć często tu przychodzimy. Otoczenie jest fajne, dużo zieleni. Dobry dojazd mamy z koleżanką. No, siedzimy sobie na ławeczce, rozwiązujemy krzyżówki. Jak jest fajna pogoda, można sobie dobre miejsce wybrać. W cieniu lub bez. Należy. Miło spędzamy czas. Moje nazwisko Szot Krzysztof, jestem pierwszym trenerem zespołu KS Wandy Kraków. Jest to drużyna kobiet, która występuje w pierwszej lidze polskiej. Od początku swojej działalności w tej drużynie borykaliśmy się z wieloma problemami, ale dzięki zawziętości wielu osób, a przede wszystkim prezentujących się tutaj dziewczyn, udało nam się poziom pierwszoligowy utrzymać od 4 lat i w tym roku również nam się to uda. W przyszłym roku nasze cele będą nieco wyższe, będziemy starać się walczyć o Ekstraligę. Moja przygoda z piłką nożną zaczęła się 13 lat temu. Zaczynałam grać w chłopięcym klubie w Karpatach Siepraw. Później już było tak, że przez kolejne lata, przez jakieś 10 grałam w kobiecą piłkę. Trafiłam do Andrusów Lipnik, Respektu Myślenice, Olimpii Osieczany, Hejnału Krzyszkowice i w końcu trafiłam do klubu pierwszoligowego Wandy Kraków. Piłka mi tutaj uciekła. Z czego jestem bardzo zadowolona, bo w końcu na jakimś wysokim poziomie można w tę piłkę grać. Nazywam się Przemysław Faktawarz, jestem menadżerem klubu sportowego Wanda Kraków. Wraz z Wojtkiem Gruchałą prowadzimy akademię dla młodych piłkarek i młodych piłkarzy. Wszystkich serdecznie zapraszamy, tych, którzy chcą spróbować wielkiej kariery, jak też tych, którzy chcą spróbować przygody z piłką nożną. W roku debiutowałam w seniorskiej reprezentacji Polski w futsalu kobiet. Zajęłyśmy trzecie miejsce na turnieju w Moskwie, który był silnie obsadzony przez reprezentację Hiszpanii, Rosji, Węgier i naszą. W piłkę gram, matko, od gimnazjum.
więc kupę czasu tak naprawdę. No i ciągle sprawia mi to tą samą przyjemność. A w Wandzie Kraków? Cały czas Wanda Kraków, nic się nie zmieniło. Ja jestem wierna swojej drużynie.